To są wiadomości Radia Szczecin. Władze szpitala w Drawsku Pomorskim rozpoczęły walkę o przywrócenie w placówce szpitalnego oddziału ratunkowego. W kwietniu ubiegłego roku NFZ zerwał kontrakt na prowadzenie SOR-u, bo pracowało tam zbyt mało specjalistów. W jego miejsce uruchomiona została izba przyjęć. Dyrektor szpitala Marzena Kucharska zapewnia, że jeżeli oddział zostanie przywrócony, taka sytuacja na pewno się nie powtórzy. Szpital będzie się starał o kontrakt z NFZ-em na reaktywację oddziału. Na to jednak nie ma szans, przekonuje Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału funduszu, bo żeby wyłonić nowego świadczeniodawcę, musiałby być przeprowadzony konkurs ofert, a NFZ tego nie planuje. Tymczasem starosta drawski zwrócił się o pomoc do wojewody zachodniopomorskiego. To są wiadomości Radia Szczecin. Salon fryzjerski lub magazyn budowlany za złotówkę. Tyle za metr kwadratowy lokalu zapłacili przedsiębiorcy ze Szczecina. Skorzystali z licytacji pomieszczeń zarządu budynków i lokali komunalnych, który wydzierżawił kilka pomieszczeń po promocyjnej cenie. To dlatego, że piwnice lub partery kamienic były puste od kilku lat. Zamiast 3 zł za metr kwadratowy licytacje zaczynały się od złotówki. Spółka ma w Szczecinie ponad 100 pustych lokali i jak zapowiadają urzędnicy, licytacje po promocyjnej cenie będą się powtarzać. Więcej na radioszczecin.pl. Krówka ze Szczecinka i miód dębicki to nowe słodkości na zachodniopomorskiej liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Dziś w Szczecińskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się prezentacja smakołyków. Na liście znajduje się w sumie 37 produktów. Mają one promować zachodniopomorskie dania w kraju. Pogoda w Radiu Szczecin. Pochmurno z przelotnym deszczem, w Szczecinie 3 stopnie, w nocy minus 1. Wiatr północno-zachodni umiarkowany, ciśnienie niskie. Szczecińska lista przebojów. Lista przebojów. Zebraliśmy się tutaj, na tym korytarzu, aby zaprosić Was do słuchania szczecińskiej listy przebojów. Dziś po 20 na naszej antenie, jak zwykle, będzie się działo. Będzie się działo. Jak Ci podoba nowy singiel Mr. Łazo? No jest rewelacyjny. Mr. Łazo kiedyś wygrywał na naszej liście, teraz powraca z nowym singlem i będziemy też mieli nowy singiel Antka Smykiewicza i to będzie hit. O, krótko zwięźli na temat. Zapraszamy do słuchania. Od 20 szczecińska lista przebojów, a od 22 domówka pełna tanecznych hitów na antenie Radia Szczecin. Zapraszamy. W samochodzie. Radio Szczecin.